Wielu badaczy uważa, że na indonezyjskiej wyspie Flores żyli niegdyś prawdziwi hobbici. Koncepcja ta bierze się z jaskini Liang Bua, gdzie w 2003 roku archeolodzy natrafili na szczątki dorosłej kobiety, której wzrost wynosił zaledwie 100 cm. Archeolodzy nadali jej imię Flo i zaczęli określać ją oraz jej współplemieńców mianem hobbitów. Bardzo szybko okazało się, że Flo żyło około 100 tysięcy lat temu, co oznacza, że te miniaturowe istoty ludzkie współistniały równolegle do Homo sapiens. Trudno dziś sobie wyobrazić, jak wielką było to rewolucją, ponieważ podważyło to wiele ówczesnych teorii na temat ewolucji człowieka i zmusiło badaczy do przewartościowania ich rozumienia historii ludzkości. Dalsze poszukiwania w tym regionie przyniosły zresztą kolejne zaskakujące rezultaty, a na pobliskim stanowisku archeologicznym natrafiono na jeszcze więcej szczątków hobbitów, które okazały się jeszcze starsze. Nawet po ponad 20 latach naukowcy wciąż nie doszli do porozumienia, czy hobbici stanowili odrębny gatunek, czy też byli to po prostu Homo sapiens cierpiący na choroby powodujące karłowatość. Jedni uważają, że byli oni potomkami Homo erectus, którzy z powodu izolacji na wyspie Flores nie byli w stanie się dalej rozwijać, a więc ewolucja popchnęła ich w innym kierunku. Inni sugerują, że przyczyną ich małego wzrostu mógł być niedobór jodu lub inne czynniki środowiskowe. Niezależnie od tych sporów, odkrycie hobbitów z Flores na zawsze zmieniło nasze rozumienie ewolucji człowieka. Pokazało, że obok Homo sapiens mogły istnieć inne, równie fascynujące formy ludzkiej ewolucji, o których wciąż tak naprawdę niewiele wiemy. Na obecną chwilę starodawni mieszkańcy wyspy Flores są znani przez naukę jako Homo floresiensis. Ostatnie wartościowe odkrycia dotyczące tej mało znanej gałęzi ludzkości pochodzą z 2015 roku, kiedy to natrafiono na kolejnych 15 szczątków, również w jaskini Liang Bua. Wygląda na to, że hobbici z wyspy Flores żyli na tej wyspie już 700 tysięcy lat temu. Najświeższe szczątki, na jakie natrafiono, pochodzą sprzed 50 tysięcy lat. Aż trudno nie zastanowić się nad tym, czy to możliwe, że przedstawiciele tego gatunku w ten czy inny sposób trafili również do innych obszarów naszej planety. Być może w taki sposób narodziły się legendy o krasnoludach, gnomach czy właśnie hobbitach. Zapraszam Was do dzielenia się opinią na ten temat poniżej w sekcji komentarzy. Zachęcam Was również do subskrybowania naszego kanału, klikania w dzwoneczek, wsparcia naszej działalności. No i oczywiście życzę Wam wszystkim udanego dnia.